Możemy użalać się nad sobą i opłakiwać to, co straciliśmy, albo możemy wykorzystać porażki i stratę jako bodziec do rozwoju. Ostatecznie wybór zawsze należy do nas. Najlepszy przyjaciel kobiety to pies. Pies nigdy nie zapyta, czego żresz po nocy. Będzie żarł razem z tobą. Nie szukaj wielu przyjaciół, bo to cię nie uszczęśliwi. Lepiej mieć ich niewielu, ale niech będą prawdziwi. Opuszczenie toksycznych ludzi to ważny krok na drodze do bycia szczęśliwym. Życie jest zbyt krótkie, by człowiek miał brać na siebie ciężar cudzych błędów. Każdy żyje swoim życiem i płaci za to odpowiednią cenę. Nieważne, czy rok minął, dzień, miesiąc, czy też lata, gdy odszedł ktoś na zawsze, to tracisz cząstkę świata i cząstkę samej siebie, bo żyjesz już inaczej. Choć wstajesz co dzień rano, choć śmiejesz się i płaczesz. Świat wygląda tak samo, choć tyle się zmieniło. Nic już się nie powtórzy, nie będzie już jak było. Cóż zostało nam dzisiaj? Wspomnienia, ten czas, te chwile? To dużo, czy może niewiele, aż tyle, czy tylko tyle. Prawdziwy partner z domem, spokojem, sercem, przyszłością i bezpieczną przystanią. Pamiętaj, że zdradzając niszczysz coś więcej niż swój związek. Niszczysz osobę, jej pewność siebie i zdolność do zaufania komuś w przyszłości. Być może niszczysz też jej przyszłe związki i całe życie. Zdrada nigdy nie jest błędem. Jest świadomie podjętym wyborem i dowodem na to, że ktoś otrzymał więcej zaufania niż był tego wart. Nie rzucaj mi kłód pod nogi, bo nie wiadomo, czy nie potknę się kiedyś o jedną z nich, biegnąc, by ratować ci życie.